Sponsorem programu jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek Forbet czwartej ligi. Czwartoligowi piłkarze z Warmii i Mazur 1/3 sezonu mają już za sobą, można więc wyciągać pierwsze wnioski. W dzisiejszym programie sprawdzimy, komu bliżej do trzeciej ligi, a komu do klasy okręgowej. Tomasz Szeremeta, zapraszam na magazyn Forbet czwartej ligi. W Elblągu skończyła się zwycięska seria Mamr. Drużyna z Giżycka po 4 wygranych z rzędu doznała dotkliwej porażki z rezerwami Olimpii. Piłkarze zaplecza drugoligowca wysłali sygnał swojemu trenerowi, że i im warto częściej dawać szansę. Hat-tricka w tym pojedynku zaliczył Dawid Jabłoński. Po jednej cegiełce do sukcesu gospodarzy dołożyli Oleksii Prytuliak i Mateusz Bucio. Wicelider tabeli rezerwy Stomilu potknęły się w Mrągowie, przegrywając 1-3. Dla Mrągowi było to trzecie zwycięstwo z rzędu. Olsztynianie natomiast pierwszy raz od miesiąca stracili punkty. Sami zresztą ułatwili zadanie rywalom. W 35 minucie bramkę samobójczą strzelił Kamil Niewiadomski. Chwilę później miejscowi prowadzili 2-0, bo swoją okazję wykorzystał Łukasz Kuśnierz. Po przerwie obie drużyny zdobyły po golu i komplet punktów został w polskiej stolicy kantry. Czuliśmy się przed tym spotkaniem, że jesteśmy po 5 zwycięstwach z rzędu, żeby to nas czasem nie uśpiło, bo ta liga jest taka, że gdzieś się przyśpi na ułamek sekundy, straci się bramkę i przegrywa się mecz. Chciałbym pogratulować chłopakom zaangażowania walki, bo naprawdę dzisiaj zagrali bardzo dobry mecz. Myślę, że spore znaczenie miało tam nasze zwycięstwo dzisiaj temu z granicą i mentalnie tak troszeczkę poziom wyżej weszliśmy i uwierzyliśmy, że naprawdę możemy z każdym walczyć w tej lidze. Dzisiaj to wyglądaliśmy na boisku. Graliśmy mądrze, wykorzystywaliśmy te sytuacje w pierwszej połowie, które się nadarzyły i myślę, że dzięki temu ustawiliśmy mecz. W Wikielcu lider i główny obecnie kandydat na trzecioligowca rozbił trzecioligowca niedawnego. Zwycięstwo 7-1 idealnie oddaje sytuację, w jakiej aktualnie znajdują się GKS oraz Mazur Ełk. Do przerwy nie zanosiło się jednak na pogrom, bo gospodarze prowadzili zaledwie 2-1, ale w drugiej połowie pokazali pełnię swoich możliwości, zdobywając 5 goli. Po 2 bramki dla lidera zdobyli Remigiusz Sobociński i Michał Bartkowski. Mistrzem ostatniego podania okazał się Michał Jankowski. Zanotował 3 asysty i raz sam trafił do siatki. Swój dorobek bramkowy znacząco poprawił Jeziorak i Ławianie nie mieli litości dla piłkarzy Zatoki, ogrywając ich 7-2. Nietuzinkowym wynikiem pachniało już po kilkunastu minutach, bo goście prowadzili 3-0. Po 3 kwadransach Jeziorak odskoczył na 5-1, by w drugiej połowie zejść z wysokich obrotów. Rzuty karne tego dnia wziął na siebie Daniel Madej. Wykorzystał obie szanse. Z akcji trafiali natomiast Radosław Galas, Paweł Sagan, Krzysztof Kresin, Łukasz Święty i Wojciech Figurski. W Lidzbarku Warmińskim mierzyli się Beniaminkowie, miejscowa Polonia i Warmia Olsztyn. Skuteczniejsi w tym sezonie są zawodnicy Polonii. Tak też było i w tym pojedynku. Gol na wagę 3 punktów to zasługa Mateusza Jurczaka w 87 minucie. Czarne chmury gęstnieją nad tęczą z Biskupca. Jeżeli deficytu punktowego nie udaje się zrównoważyć w meczach z drużynami z dołu tabeli, to gdzie w takim razie szukać piłkarskiego szczęścia? Zastanawiają się w Biskupcu. Kiepskie humory wprawiła ich porażka u siebie z MKS-em Korsze. Tęcza rozpoczęła obiecująco, bo od trafienia Rafała Ociasa, ale ze złudzeń odarł ich zdobywca 3 goli Piotr Kozłowski. W Warszawie długo czekali na pierwsze zwycięstwo Pisy na własnym stadionie, ale cierpliwość wreszcie została nagrodzona. Gospodarze pierwsze punkty u siebie zdobyli kosztem granicy Kętrzyn. Pisa rozpoczęła z wysokiego C. Już w drugiej minucie celnie uderzył Rafał Wytrykowski.
Przed przerwą goście co prawda wyrównali, ale w drugiej połowie Marek Paprocki i Paweł Kapusta zapewnili Beniaminkowi z Barczewa długo oczekiwane zwycięstwo. Bezbramkowe pojedynki na czwartoligowym froncie zdarzają się rzadko. Tym razem przytrafiło się to piłkarzom Błękitny Horneta i Motoru Lubawa. Z remisu bardziej zadowoleni powinni być chyba gospodarze, bo więcej okazji mieli tego dnia lubawianie, ale nie potrafili wykorzystać żadnej. Lider z Wikielca na razie się nie myli, a jego rywale tracą punkty. Rezerwy Stomilu odpadły na dystans 9 oczek, 11 punktów tracą Jeziorak i Mamry. Wciąż gęsto na dole tabeli, na razie najmniej powodów do optymizmu mają w Biskupcu. W zestawieniu snajperów nadal przewodzi Wojciech Figurski z Jezioraka. Za jego plecami dwóch graczy z Wikielca, Remigiusz Sobociński i Michał Jankowski. Tęczy nie będzie też łatwo w 11 kolejce, bo na własnym stadionie będzie mierzyła się z bramkostrzelnym Jeziorakiem. Warmia poszuka punktów w Lubawie. Najciekawiej powinno być w Giżycku, gdzie pojawią się rezerwy Stomilu. I to wszystko o wydarzeniach 10 kolejki. Ponownie poczynaniom piłkarzy 4 ligi przyjrzymy się w przyszłym tygodniu. Zapraszam, do zobaczenia. Sponsorem programu jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek Forbet 4 Ligi.